Generalnie, kiedy 2 lata temu rozpoczęliśmy kształcenie uczniów branży lotniczej, mechaników lotniczych, to wiedzieliśmy, że przede wszystkim musimy się nastawić na rozwijanie ich pasji. Do klasy lotniczej trafili zarówno pasjonaci szybownictwa, jak i spadochroniarstwa, również uczniowie, którzy od początku mówili, że chcą być lotnikami, a klasa miała tak naprawdę kierunek mechanik lotniczy. Pierwsze wizyty studyjne, odwiedziny lotnisk rzeszowskiego, mieleckiego, szkoły Orląt w Dęblinie, czy też lotniska w Pyrzowicach i w Krakowie, Balicach, podpowiedział jedno: jeżeli nie dofinansujemy, jeżeli nie wzbogacimy bazy dydaktycznej, to nasze kształcenie będzie na niskim poziomie. Stąd od początku najpierw sięgnięcie po fundusze unijne, następnie wysłanie najlepszych uczniów na kursy dające im licencje lotnicze, no i wreszcie zbieranie pieniędzy na to, żeby można było zakupować pomoce dydaktyczne. Nadarzyła się sposobność, nadarzyła się okazja, żeby kupić samolot, więc naszym zadaniem było tak naprawdę tylko zgromadzić pieniążki, no i zrealizować ten zakup. Tak naprawdę możemy mówić o drugim życiu tegoż samolotu, o drugim życiu Wilki, gdyż każdy samolot w sprzęcie lotniczym, oczywiście pan prezes jest specjalistą i będzie mówił, ale ma pewien okres, po przekroczeniu którego należy go wyzłomować, mimo że jest w dobrym stanie. Myśmy tylko wiedzieli tyle, że Wilka jest w dobrym stanie, a jednocześnie wiele innych lotnisk ma na niego chrapkę. No i tutaj dzięki przychylności i współpracy z Gliwickim Lotniskiem zdecydowaliśmy się, że to właśnie my będziemy tymi, którzy kupią ten samolot, tak aby nasi uczniowie mogli się na rzeczywistym samolocie, nie na modelu, uczyć mechaniki tego, czego tak naprawdę będą później zdawać na egzaminie zawodowym, ale również mam nadzieję, że będą wykonywać w swoim życiu zawodowym. Myśmy zaproponowali pewien eksperyment w szkole. Eksperyment polegał na tym, że żeby każda klasa, która skończy, w ciągu 4 lat zrobiła jeden szybowiec, najlepiej przedwojenny, stary, takich, których nie ma, żeby młodzież nie tylko się uczyła teoretycznie, ale również praktycznie. Ja wiem, że praca w drewnie to już nie jest praca nowoczesna w tej chwili w laminatach, ale młodzież na to przystała. Ci, którzy byli zainteresowani, zaczęli robić. Powstaje w tej chwili stary szybowiec, elementy Państwo zobaczycie. Zobaczyliśmy, że młodzież jest w stanie to robić, ma ochotę, w związku z tym przy następnym kroku było ok, trzymamy dla Was samolot, bo wiemy, że go nie zniszczycie, będziecie podchodzili do tego, jak do czegoś dla Was ważnego, coś, na czym może kiedyś będziecie pracowali. I stąd zrodził się po roku eksperymentu, nazwijmy to, części uczniów, zrodził się pomysł, że samolot przechodzi na stałe do szkoły i będzie w szkole eksploatowany w formie pomocy dydaktycznej. W tym roku obserwujemy coś, co właściwie obserwują wszyscy uczniowie, że jeżeli znajdą się już w szkole, to zawsze w tej klasie, w pierwszej, w szkole średniej, następuje zweryfikowanie faktycznych chęci i oczekiwań. Możemy teraz uczciwie powiedzieć, że 2 lata temu, jak i w zeszłym roku, z klasy 27-30 osobowej jest 15 zapaleńców, którzy, tak jak pan prezes powiedział, zaraz po szkole by wędrowali na lotnisko i tutaj spędzali popołudnia. I w tym roku, na chwilę obecną, my mamy jeszcze 2 tygodnie naboru, też już jest 12 osób chętnych i wiemy, że to są ci, którzy zdecydowali się bez oglądania się na lotnisko, na samolot zakupiony, na to, co szkoła jest w stanie dać. Wierzymy jednak, że również dotarcie z informacją o tym, co umożliwiamy innym, sprawi, że ci niezdecydowani absolwenci tegoroczni gimnazjów gliwickich, chociaż nie tylko, zdecydują się przyjść do gliwickiej samochodówki. Zespół szkół samochodowych w Gliwicach wzbogacił się o nowy samolot. Co będziecie robić z tym samolotem? No więc samolot będziemy rozbierać na części, a potem go składać. To wszystko w formie praktyki i nauki. Jak długo trwa rozebranie takiego samolotu, a potem złożenie go z powrotem? To zależy, bo tak naprawdę możemy rozebrać ten samolot byle jak w miesiąc, a możemy tak naprawdę rozbierać każdą część po kolei. To może trwać
5 lat nawet. I tak naprawdę możemy rozebrać skrzydło, zobaczyć jak działa, wszystkie dźwignie, dźwigary, wszystko pooglądać po kolei i tak naprawdę będziemy się tego uczyć. Czy ten samolot, który tutaj stoi przed nami, już był przez Was rozbierany? Nie, jeszcze nie mieliśmy okazji rozbierać, ale jak widać zaczynamy przyzwyczajać się do naszego nowego nabytku. Zaczynamy tutaj, prawda, uzupełniać brakujące fragmenty, zaczynamy dokręcać wszystkie śrubki i staramy się doprowadzić ten samolot do jak najlepszego stanu, abyśmy mogli w przyszłości prowadzić jak najrzetelniej symulację obsług tego samolotu. To są godziny po 50 godzinach lotu, po 100 godzinach lotu i chcemy, żeby to wszystko było jak najrzetelniejsze, jak najbardziej związane z rzeczywistą obsługą takiego samolotu. Co sądzicie o zakupie samolotu przez szkołę? To chyba taki ewenement. Tak, ja uważam, że to jest super pomysł, bo tak naprawdę wszyscy, każdy uczeń, technik, mechanik lotnictwa naszego profilu może właśnie będzie miał styczność z samolotem, tak naprawdę z mechaniką samolotu, z tym jak to działa i z czym to się je. Tak naprawdę to jest świetny pomysł. Ja się bardzo cieszę. Zapytam teraz o rynek pracy, no bo różnie bywa. Z Waszym zawodem chyba nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Oj, to na pewno, bo lotnictwo przychodzi do Polski, w Czechach już jest bardzo tam, jest na jednego dorosłego człowieka już jest jeden samolot, mały, ultralekki, do nas to też przychodzi. I wierzę, że po 3 latach będzie na pewno praca w każdym aeroklubie dla nas.